Hej, z tej strony Sonia, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny film ze zwiedzania Kopenhagi. Niestety dziś trochę plany pokrzyżowała nam pogoda, będzie mocno deszczowo, ale mam nadzieję, że uda nam się coś Wam w tym vlogu pokazać. Na koniec powiemy o cenach, jakie są w Kopenhadze, czy jeżeli chodzi o jedzenie, o knajpy, o kawkę, o cynamonki, kardamonki. Wejdziemy też do sklepu i pokażę kilka podstawowych produktów. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zostawcie łapkę w górę i lecimy! Zaczynamy kolejny dzień w Kopenhadze, a tak naprawdę my już go zaczęliśmy. Zaczęliśmy go w poprzednim vlogu, jeżeli go nie widzieliście, to odsyłam. Jesteśmy aktualnie na uliczce, która nazywana jest Little Paris, czyli taki mały Paryż, gdzie podobno spotyka się taki właśnie styl skandynawski z francuskim, paryskim romantyzmem. Są tu jakieś kawiarnie takie w stylu francuskim. Sama uliczka bardzo jakoś mi Paryża nie przypomina, ale te nawiązania tutaj widać. A przed chwilą nawet słyszeliśmy język francuski. Potwierdzam, to prawda. Ale w ogóle Little Paris jest bardzo little. Tak, bo to chyba ma 180 metrów ta ulica. Tak. Taki malutki zakątek. Ale w ogóle tutaj w okolicy jest bardzo fajnie, więc polecamy na spacer. Nie pasuje też to, że jest dużo czyściej niż w Paryżu. Wszyscy zaczynają vlogi od śniadania, od kawki, ja zaczynam od piwa. Ale tak jak Wam mówiłam, my jesteśmy już w połowie dnia. Ja przeskoczyłam z vloga na vloga, skończyłam jeden, zaczęłam drugi. Dzieje się. Ale tak naprawdę siedzimy teraz w pubie, bo w ogóle zaczęło strasznie lać. Nagle urwanie chmury, ciemne niebo, jakoś tak jakby nagle wiatr się zerwał, więc się wystraszyliśmy i uciekliśmy do pubu. I jesteśmy w pubie, gdzie jest sprzedawane piwo Mikkeller. Jest to bardzo znany duński browar, znany na całym świecie. I wzięliśmy sobie takie piwo, takiego milk stouta chyba, tak? To miał być taki milk stout. Jest tak mocne, że pijemy już je chyba od 20 minut, tak powoli łyczek po łyczku. I my też jesteśmy w Westerbro, jest tu tak trochę hipstersko w tej okolicy. Przed chwilą też byliśmy w tym Little Paris, więc tak sobie tutaj spacerujemy. Rozpogodziło się, wyszliśmy, idziemy do miejsca, które było najczęściej polecane ze wszystkich atrakcji w Kopenhadze. O tym zaraz, ale przechodzimy w ogóle przez dworzec. Nie spodziewałam się tego, że będziemy przechodzić przez dworzec. Nie mieliśmy tu być, ale mamy po drodze, więc idziemy. Bardzo ładnie wygląda. Super dworzec. W ogóle wszystko tutaj w Kopenhadze wygląda tak schludnie. Schludnie estetycznie. Schludnie i estetycznie, tak to można nazwać. Opuszczamy dworzec, przez który przed chwilą przechodziliśmy i jest wejście do parku Tivoli. Właśnie patrzę, że znowu jakaś ciemna chmura idzie nad nami, ale nie boimy się, bo jesteśmy w najszczęśliwszym miejscu świata, czyli w ogrodach Tivoli. Jest to nie tylko najszczęśliwsze miejsce, bardzo wesołe, bo jest to park rozrywki, ale jest to też drugie najstarsze na świecie wesołe miasteczko. Powstało 15 sierpnia 1843 roku. Jest, tak jak mówiłam, drugim najstarszym na świecie parkiem rozrywki, wesołym miasteczkiem. A pierwsze też jest w Danii. Ogrody Tivoli są bardzo znane, bo właściwie znajdują się w centrum Kopenhagi. Dostałam od Was kilka wiadomości na Instagramie. Sonia, wpadajcie do ogrodów Tivoli, bo dzisiaj gra Macklemore, więc tutaj na tej scenie za mną, która jest. Wczoraj chyba grał Macklemore. My wróciliśmy do domu dość późno. Mieliśmy też ten cały dzień już wypełniony atrakcjami. Ja w ogóle na koncercie Macklemora tak się zdarzyło w moim życiu, że byłam już dwa razy, więc jakiegoś wielkiego parcia nie miałam. Ale ten koncert był wczoraj w ramach po prostu wyjściówki do ogrodów Tivoli, więc jak ktoś wszedł, to już był na koncercie tym za darmo. Dzisiaj z kolei pani nam powiedziała, że w nocy są fajerwerki, ale chyba dość późno, więc nie wiem, czy będziemy tu tak długo. Więc jakieś różne atrakcje, koncerty tutaj też się odbywają. Około 90 koron, z tego co pamiętamy, kosztuje bilet wstępu dla osoby dorosłej. My mamy również bilet do ogrodów w ramach tej naszej Copenhagen Card, o której mówiłam w poprzednim odcinku. Odsyłam Was. Na poszczególne kolejki trzeba kupować osobno bilety, więc tu po prostu w tej cenie mamy wejście na ten teren. Legendy i różne historie mówią, że sam Walt Disney był tutaj, wiesz? Słyszałem, że ponoć się wzorował, otwierając pierwszy Disneyland. Tak, inspirował się tym, chciał również, żeby Disneyland był takim miejscem radości, żeby było takie wesołe właśnie jak ogrody Tivoli. Tu jest jakiś taki mini diabelski młyn, młyńskie koło. Tu są jakieś sklepiki, a to jest taka huśtawka, która jedzie do góry. A tutaj mamy jakiś taki prosekowany. Tak, a tam patrz, jedzie...
A, to jest roller coaster. Też jeżeli chodzi o ten roller coaster, który tutaj jeździ, co jakiś czas słyszymy z niego okrzyki, on został otwarty w 1914 roku i nadal jest obsługiwany przez człowieka, który tam stoi, hamuje tym roller coasterem i tak dalej. Ja myślę, że z chęcią bym skorzystała z jakichś takich rzeczy, jak byliśmy w Universal Studio, pograć coś i może coś wygrać. Wchodzimy chyba w taką uliczkę, gdzie jest dużo gier i zabaw. Zaraz znajdę coś dla siebie. Dobra, idziemy najpierw w losowanie, czyli w coś, co nie zależy ode mnie, tylko łód szczęścia. Może nam się poszczęści, nie wiem. Za 20 koron mam do wyboru po prostu jeden rząd numerków. Tyle, ile mam lat w tym roku? 25, nie no, 31. Nie? Kart. Czy coś wygram? Szanse są niewielkie. Patrząc na statystykę, z której nie jestem zbyt dobra, ale... Ja to kiedyś wygrałem. Odwrotnie do mojego, byśmy 13, a ja miałam 31. No i z moim cytatem życia, wolę stracić niż liczyć, straciłem. Ja kiedyś tutaj byłem w Tivoli i właśnie brałem udział w tej grze i wygrałem takie Toblerone. Ale to właśnie też było takie... To było dokładnie to, tylko było Toblerone. Pada? Coś kapnęło na mnie. Oh no. Może z rzucaniem mi lepiej pójdzie, bo w szczęściu nie miałam szczęścia, w łudzie szczęścia w losowaniu, więc może coś rzucę. Jak oglądaliście nasz film z Universal Studio, to tam chyba tam strzelałam, nie? Więc ja może w jakieś strzelanie powinnam pójść. Może to mi wyjdzie. Strzelam w buzię zwierząt. Musi zostać tam chyba. No nie jest to proste. Mam 10 punktów. Nie wiem, co z tego mam. Chyba nic. Nie, nic, ale w ogóle ja miałam wrażenie, że strzelam w ten niedźwiedzie, ale w ogóle nic się nie dzieje. Głupie gry, wkurzają mnie. Bo jeszcze rozumiem, z tym wrzucaniem tej piłek do tych dziur zwierzaków, no to miało jakiś sens, bo wiedziałam, czy wrzuciłam, czy nie, ale tutaj w ogóle nic nie było widać, czy ja dobrze strzelam, czy nie. Głupota. No to się zabawiliśmy w parku rozrywki. To już trzeci raz dzisiaj chyba nas tak łapie deszcz, co? Tak, rano, jak byliśmy na klubie i znajdę nas. No i tak, kilkanaście godzin później, dzień później, nadal pada. Dobra, aktualnie przystało na parę minut, ale ogólnie od wczoraj padało i cały czas teraz pada. Więc niestety wczoraj musieliśmy uciec z parku Tivoli, który jest teraz tutaj za nami. Teraz tam chyba nic się nie dzieje, bo mamy wczesną porę. Byliśmy na śniadaniu, no i zobaczymy, co się dzisiaj uda zwiedzić, bo cały dzień zapowiada deszcz. Od rana padało, teraz trochę się przejaśniło, ale niestety nie zapowiada się to dobrze. No, ja widać chyba nie mam szczęścia do tych parków rozrywki. Pamiętacie, jak pierwszy raz pojechaliśmy w LA do Universal Studio, też padało i musieliśmy stamtąd zwiewać. Więc wczoraj było podobnie. No szkoda, bo fajnie było pewnie tam jeszcze trochę spędzić czasu, fajna była atmosfera. Nic na to nie zrobimy, są takie rzeczy, na które niestety wpływu nie mamy, ale jak będziecie w Kopenhadze, to myślę, że Park Tivoli powinien wjechać w ramach ciekawostki, żeby zobaczyć ten właśnie jeden z najstarszych parków rozrywki na świecie. A my teraz idziemy do muzeum, no bo co robić w taką pogodę, jak nie chodzić po muzeach. Za mną znajduje się Muzeum Sztuki Glyptotek. Tak naprawdę ciężko nam było wybrać te muzea w Kopenhadze, bo jest ich tu sporo i takie muzea sztuki, muzea poświęcone jakiejś konkretnej epoce. Oczywiście jest Muzeum Historii Danii i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy tu tylko na 3 pełne dni, więc wiedzieliśmy, że jakoś bardzo dużo tych muzeów nie odwiedzimy, ale to było nam polecane, bo podobno jest też pięknie w środku. Samo muzeum zostało ufundowane i założone przez Karla Jakobsena. To z kolei syn Jacoba Christiana Jakobsena, który był duńskim piwowarem i przedsiębiorcą i to on założył browar Carlsberg, który na pewno kojarzycie. No i jego syn też był browarnikiem, poza tym był też kolekcjonerem sztuki i to również on odpowiada za ufundowanie tej słynnej syrenki. My raczej nie będziemy pod tą syrenkę szli tak
po prostu sami, bo my ją już widzieliśmy z tego statku, którym płynęliśmy w czasie pierwszego vloga i dużo osób mówi, że no, trochę nie ma sensu tam iść. Widzieliśmy ją z tej perspektywy wody, jest malutka, jest tam duży tłum, robi się kolejka, żeby w ogóle zrobić jej zdjęcie, więc stwierdziliśmy, że nam wystarczy to, że w ogóle widzieliśmy ją z wody, a my teraz wchodzimy do innego ważnego miejsca ufundowanego właśnie przez Jakobsena, czyli do muzeum. No i weszliśmy już do środka i naprawdę wygląda to pięknie. 125 koron kosztuje wejście dla osoby dorosłej, ale tak jak wszystkie te atrakcje, które odwiedzamy, są one także w tej Copenhagen Card. Także wyszliśmy w ramach tej karty. Póki co wszystkie te atrakcje, w których byliśmy, były w ramach tej karty. Tak samo przejazdy metrem i komunikacją miejską. Także... Tutaj mamy kolekcję głównie takiej rzeźby antycznej, ale są też na przykład rzeźbiarze francuscy, na przykład Rodin, tutaj za mną, jego rzeźba. W ogóle jest tutaj totalnie przepięknie. Poza tym, że podziwiamy sztukę, to w ogóle to samo miejsce w sobie też jest sztuką i naprawdę te rzeźby są tutaj cudownie wyeksponowane. Więc nie tylko rzeźby cieszą oko, ale cała tutaj architektura i jak to jest ładnie zrobione. Zobaczcie, jest tu też taki taras widokowy i widać z niego roller coaster i jak to się nazywało? Jakaś wieża, nie? Złota wieża? Nie. Tower chyba? Coś takiego. W każdym razie widać atrakcję Parku Tivoli. To jest w ogóle niesamowite, jaka ta kolekcja jest tutaj pokaźna. Może akurat Wam się trafi, że tak będziecie w Kopenhadze. Każdy ostatni wtorek miesiąca wejście wtedy do muzeum jest darmowe. Tutaj są mumie, a tu jest napisane, żeby nie dotykać. No i wyszliśmy. Trochę czasu spędziliśmy w tym muzeum. Nie spodziewałam się. Jest naprawdę bardzo duże. Już po tej części sztuki antycznej, starożytnej była taka część, gdzie były po prostu dzieła malarzy duńskich i francuskich z XVII, XVIII, XIX wieku. Dużo też znanych nazwisk, między innymi był Monet. A takim highlightem tej kolekcji była rzeźba, którą wykonał Edgar Degas. I to jest 14-letnia mała tancerka wykonana z brązu, więc ona też tutaj jest. Muzeum świetnie zrobione, bardzo ciekawe. Bardzo dużo tej kolekcji starożytnego Egiptu i tak dalej, plus właśnie ta część, nazwijmy ją nowszą. Sam budynek w środku robi niesamowite wrażenie, więc jak będziecie w Kopenhadze, myślę, że to jest taki must have na liście muzeów. Znowu pada deszcz i my znowu musimy się gdzieś schować, więc myślę, że w tym vlogu będzie dużo atrakcji z Kopenhagi w stylu, co robić w Kopenhadze jak pada. Jesteśmy w kompleksie pałacowym Christiansborg. Jest to w ogóle kompleks, który powstał stosunkowo nie tak dawno temu, bo około 100 lat temu, bo poprzednie budynki w tym miejscu spłonęły. W ogóle tutaj też w Kopenhadze były pożary i dużo budynków płonęło. I obecnie tutaj w tych wnętrzach urzęduje duński parlament oraz też jest tutaj Sąd Najwyższy, ale poza tym zwiedza się sale, których nadal używa królowa Małgorzata II. O królowej trochę mówiliśmy w poprzednim vlogu. Tutaj się czasem odbywają jakieś bankiety, jakieś ważne wydarzenia, jakiś bal noworoczny. I właśnie teraz idziemy do sali The Royal Reception Rooms, gdzie na przykład właśnie odbywa się ten noworoczny bankiet i inne jakieś uroczystości. I można też wejść na wieżę widokową, zobaczymy, czy nie będzie padać, czy w ogóle uda nam się tam wejść. My też tu skorzystaliśmy z naszej Copenhagen Card. Siatki na buty jak w szpitalu. Jak w szpitalu, żeby nie pobrudzić parkietów. To jest duńska rodzina królewska, to jest królowa z mężem, który już nie żyje i dwóch synów z żonami. Która jest z Australii? To jest ta z Australii, a to jest ten następca tronu. Ten na starszego wygląda. On jest rok młodszy chyba. Jesteśmy w Alexander Hall, tutaj się odbywają jakieś małe uroczystości, obiady, rozdania nagród, jakieś rocznice, czyli jakieś takie mniejsze eventy. Jesteśmy w dining hall, tutaj można zjeść, ja bym zjadł z chęcią przy takim oto dużym stole. Nie wiem ile to jest miejsc, z kilkadziesiąt, no i z kilkadziesiąt dań pewnie tutaj wjeżdża. Tutaj ta sala jest przeznaczona na bankiety królewskie i 50 gości tutaj może być ugoszczonych. Wyobraźcie sobie wigilię rodzinną przy takim stole. Jesteśmy w tej głównej hali, na której na przykład właśnie odbywają się jakieś duże eventy. 400 gości tutaj może być w środku. I właśnie tutaj odbywa się ten bal z okazji Nowego Roku. A dzieła, które widzimy tutaj na ścianie, takie bardziej już nowoczesne, przedstawiają całą historię Danii od wikingów po czasy
współczesne. Jesteśmy na sali tronowej i tutaj w ogóle też jest balkon, na który wychodzi królowa w czasie proklamacji. Ostatni raz było to w 72 roku. Tutaj królowa Małgorzata II i premier. I było tak oczywiście, że król i królowa siedział na tronie i witał gości, ale teraz królowa Małgorzata II na stojąco wita gości, którzy na przykład przybywają na bankiet, nawet były tutaj takie zdjęcia, więc już tak na tronie gości nie wita. Po wczorajszym wchodzeniu na wieżę bardzo mnie bolą łydki. Au, au, zakwasy mam. Au, 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 au. Generalnie jest tu jeszcze więcej rzeczy. Można zwiedzać stajnie, można zwiedzać kuchnię, można zwiedzać podziemia tego Christianborg, ale my stwierdziliśmy, że nam na razie tyle wystarczy. Też niedługo idziemy na obiad. No i widzicie, znowu zaczyna padać. Dzisiaj taka pogoda barowa. Jeżeli będziecie zainteresowani, możecie po prostu kupować bilety na różne osobne atrakcje albo kupić bilet na cały ten kompleks Christianborg i wtedy wejdziecie wszędzie. Na tej Copenhagen Card możemy też skorzystać z innych wejść, na przykład właśnie do tych stajni czy do tej kuchni. Jesteśmy na Storget, czyli tym takim najbardziej znanym deptaku i jesteśmy w sklepie Lego. Lego pochodzi z Danii, wprawdzie nie z Kopenhagi, tylko z Billund, tam gdzie też jest ten pierwszy Legoland. Będąc w Danii, sklep Lego chyba trzeba odwiedzić i Sonia powiedziała, że mi kupi coś. To jest blef, tak naprawdę mówię właśnie, że nie możemy nic kupować, bo już mamy sporo Lego w domu i już nie mamy na nie miejsca. Jak to blef? A powinien coś dostać, nie? Bo dzisiaj nasza rocznica. Tak, wiesz, że iPhone. Bo o tym nie mówiłam, ale dzisiaj jest nasza 9. rocznica związku. Już tak, wiadomo, po ślubie się tak mniej obchodzi rocznica związku, ale pamiętamy tą datę. Patrz, jak to jest wielkie. No wielkie. Byśmy musieli wziąć drugą walizkę. Generalnie wiecie, te wszystkie Lego można w Polsce kupić, nie? Ale rzadko jest tyle zestawów naraz. To mamy. Mamy tutaj domek Kevina. Mamy Jazz Club. I na razie to tyle. Tu z tych mamy Aragorn i Arwen, mamy Gandalfa i Balroga. Ale tego nie mamy. Nie mamy jeszcze Frodo i Golluma. To fajne. Co to? Taki domek w lesie. Taki cabin house. To jest Rivendell, to jest tam zebrała się drużyna pierścienia przed wyruszeniem do Mordoru. Patrzcie, jaki to piękny zestaw. Duży, co? Też duży zestaw, bardzo duży. Jeden z większych. Ale wieża Eiffla chyba większa. O, i tutaj są też zestawy, które mam. Z Gredek oraz ulica Pokątna. A skąd masz ulicę Pokątną? Ulicę Pokątną dostałem od żony. Tak samo z Gredka, też od żony dostałem. Tu mamy taki duński akcent. Bo nawet w Lego Store w Nowym Jorku dużo było takich rzeczy związanych z Nowym Jorkiem. Było takie Times Square z Lego, była właśnie była Statua Wolności, Empire State Building. No więc tu też mamy akcent duński, kopenhaski. Po sklepie Lego poszliśmy się jeszcze przejść po sklepach, ale słuchajcie, nawet zakupy były ciężkie do robienia. Nawet chodzenie po sklepach, tak zaczęło lać. Przyszliśmy do hotelu, ciepła herbatka, trochę się ogarnęliśmy, przebraliśmy i idziemy dalej. Nie ma co się dołować i siedzieć w hotelu, dlatego że pada. Duńczycy mówią, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. No to my też tak musimy do tego podchodzić, dlatego mamy cały dzień dzisiaj płaszcze deszczowe i jakoś damy radę. Płaszcze przeciwdeszczowe. To jest duńskie powiedzenie? To jest ogólnie powiedzenie, ale oni to tak oni są szczęśliwi. Mówiłam w poprzednim filmie o tym, jak są Duńczycy. Oni są pełni optymizmu, kochają naturę, więc oni muszą mieć takie podejście do pogody. Tak jest. Więc my idziemy na kawkę, bo też trochę nas zmuliło. No i tyle. No nic, nie przeskoczymy tego, moi drodzy, nie przeskoczymy. A propos kawki, to kiedy pokażesz Kuba? W ogóle jesteśmy w naszym hotelu, który pokazywałam w pierwszym vlogu po przyjeździe tutaj do Kopenhagi. Jest bardzo fajny, robiłam room tour. Tylko teraz już jest tu bałagan, wiadomo, wszędzie są nasze rzeczy, więc już teraz go nie pokazuję. I oczywiście co mamy? Klasyka vlogów Sonicsowych, czyli kubek ze Starbucksa, tym razem z Kopenhagi. Przez to, że jeszcze nas nigdy w Danii nie było i w Kopenhadze, w sensie mnie. A jak Maciek był, to jeszcze nie było. Może Starbucks już był, ale kubków na pewno nie było. Jest to taki styl trochę inny niż na przykład te w Stanach mają kubki. Taki trochę inna tu jest grafika. Ale mamy jeszcze kawkę, też piliśmy tą kawkę w pierwszym vlogu. W drugim właściwie, to jak ten pierwszy po przejeździe liczymy jako pierwszy, to w drugim, czyli w tym ostatnim piliśmy kawkę z La Cabry i Maciek kupił kawę do domu, więc będziemy robić w domu. I Prolog, też taka znana palarnia tutaj w Kopenhadze, więc jak na nie gdzieś traficie, La Cabra, Prolog, to możecie na kawkę wstąpić. W ogóle mówiliśmy też z Maćkiem, że korytarze naszego hotelu przypominają trochę szkołę,
A tu w ogóle kiedyś był, to był budynek uniwersytetu. Tu zobaczcie, z góry widać patio, tam jest taki bar, kawiarnia i idziemy. A jeżeli mowa o duńskim hygge, to jak dalej będzie padać, będzie wieczór, to jeszcze może z Maćkiem przyjdziemy tu do naszego wspólnego pokoju, pokoju wspólnego Gryffindorów, który jest w hotelu. I tu też można przyjść, bo tutaj można sobie pochillować i posłuchać muzyki na winylach. Ale dobra, odważymy się wyjść na dwór, zobaczymy, czy pada. Mówię do Maćka, powiem, że padam. Nie padam jeszcze, ale mówię wam, że pada, więc chowamy się i przemieszczamy się szybko w inne miejsce, jakieś przytulne. Myślę, że taka deszczowa pogoda to idealny czas na poszukiwanie takiego duńskiego hygge. Jeżeli chodzi w ogóle o to hygge, to każdy je jakoś inaczej interpretuje. Dla jednych to będzie właśnie taka przytulność, ciepły koc, świeczka. To się mi kojarzy z taką, wiecie, jesienią, kiedy właśnie można sobie odpalić film, ukryć się pod kocem, właśnie na dworze jakaś taka deszczowa pogoda, a my czujemy taką przytulność i czujemy takie bezpieczeństwo. Ale tak naprawdę też hygge to bardziej też chodzi o to celebrowanie czasu z innymi, cieszenie się z takich małych rzeczy. Duńczycy kochają takie poczucie wspólnoty i wspólne, na przykład, celebrowanie picia kawy, jedzenia wspólnie posiłku, wychodzenia na miasto, wspólne gotowanie, właśnie winko, takie rzeczy, i to też czyni hygge, bo hygge to właśnie nie są takie rzeczy materialne, tylko to jest to przeżywanie wspólne. Nie musi to być nic na bogato, nie musi być to najlepsza butelka wina, mogą być to chipsy, żelki i dobry film, więc hygge zawsze można poczuć i również w Polsce, nie trzeba być w Danii, ale stąd właśnie się to słowo wzięło. Stało się w ogóle zresztą w pewnym momencie bardzo popularne, zaczęły powstawać książki, jak żyć hygge, jak dom udekorować w stylu hygge i tak dalej. Teraz jesteśmy w kawiarni, która też można chyba ją tak tutaj nazwać jako taką hygge przytulną. Wszędzie stoją świeczki, są jakieś mini takie kominki, no i wokół wszędzie książki, bo ona jest połączona z księgarnią, czy z jakimś takim antykwariatem, więc ludzie sobie tu pracują, ale też czytają książki, spotykają się z przyjaciółmi. Nazywa się ona Paludan. Ja się czuję w ogóle, jakby była jesień, jakbyśmy mieli taki październik albo listopad, nie? No. Już tryb jesieniara wjeżdża, mimo że mamy jeszcze lipiec. Można i tak. Witajcie, kochani, mamy już kolejny dzień, jesteśmy na śniadanku, wcinamy, właściwie już talerze są praktycznie puste, została nam jeszcze kawka. Jesteśmy w Atelier September, jest to miejsce, które było bardzo często przez was polecane na śniadanie i śniadania rzeczywiście bardzo dobre. Obiecałam wam na początku, że poopowiadam trochę o cenach w Kopenhadze, też się wczoraj was zapytałam na Instagramie, jakie ceny was interesują, no i śniadanie padało często i kawa, więc stwierdziłam, że to Atelier September, skoro jest tak często polecane, pewnie wam też będzie polecane, jak będziecie tu jechać, no to powiem, jakie tutaj są ceny. Będę mówić ceny w koronach, no i na przykład tych śniadań, co my zamówiliśmy. Maciek zamówił sobie takie słodkie pancake'i oblane śmietaną, borówkami, jagodami. To one kosztują tutaj w menu 135 koron. Ja zamówiłam za to avocado toast, ale to był taki, no, taki mały avocado toast. Kosztował 105 koron. Taki francuski omlet bez dodatków, po prostu na masełku z dodatkowym masłem i chlebem, kosztował 95 koron. Też takie popularne śniadanie, które często jest w tych tutaj knajpach w Kopenhadze, to jest takie śniadanie, gdzie dostajemy dużą pajdę chleba, gdzie dostajemy masło, jajko, szynkę lub ser, ewentualnie dżemik, kosztuje 135 koron. Nie wiem, jak w porównaniu do innych śniadaniowych, które mieliśmy, chyba podobnie. Jeżeli chodzi o kawę, filter coffee, to my chyba taką wzięliśmy, kosztuje 35 koron, espresso 32 korony, americano 35, flat white 42, cappuccino 42, najdroższy jest latte 48 koron. Herbata, tu jest jeszcze jakaś, na przykład English breakfast kosztuje również 35 koron. Pytaliście się też o kieliszek wina, no to na przykład tutaj naturalne wino białe lub czerwone kosztuje 95 koron. Tak to wygląda na tym śniadaniu. To są już nasze ostatnie godziny w Kopenhadze. Tak naprawdę niedługo musimy się zbierać na lotnisko, jeszcze parę rzeczy zobaczymy. Pytaliście się też dużo o ceny w sklepach, więc zejdziemy do jakiegoś popularnego marketu typu Netto. Netto w ogóle pochodzi z Danii i pokażę wam ceny jakichś podstawowych produktów, tak z ciekawości. No i proszę, wchodzimy. Cola Zero, 12 koron, cola zwykła, 12 koron. Opakowanie truskawek, 350 gramów, 25 koron. 9 koron i 10 za takie ogórki,
A taka paczka pomidorków, ile tu jest? 500 gramów, 24 korony. Pieczywo pakowane jest za 25 koron, taki duży jakiś chleb tostowy. Tu są jakieś chleby za 16, za 9, takie mniejsze. Wędzony łosoś, taki na kanapkę od 35 do 49 koron. Tu jakieś mamy wędliny, taką szynkę jamon serrano za 25 koron. Takie różne salami po 14 koron. Opakowania serów 20 koron. Za opakowanie około 26 koron za ketchup Heinz. Jest też tańszy. Osko. Jakieś wody półlitrowe za 11. Pokazać jakieś chipsy, lejsy, ale nie widzę, żeby były jakieś. Ale tu ile chipsy? 12, 19 koron. Pringlesy za 28. Tu jakieś za 28 snaki, chrupki 9. Koronka 1, 0,35, 15 koron. Heineken 0,33, 6,95. Nie wiem, co wam jeszcze pokazać. Herbata, opakowanie herbaty Lipton 27 koron. I tu jeszcze ceny za lody 18, 12, 10, 6. Taki przedział cenowy. Więc ceny w sklepach wyższe niż w Polsce, ale jeżeli chcecie przyjechać do Kopenhagi bardzo budżetowo, to myślę, że kupowanie sobie w sklepach jakichś przekąsek czy czegoś na przykład na kolację samemu do zrobienia jest i tak dużo tańsze niż jedzenie w restauracjach. Uważam, że w ogóle jedzenie w restauracjach, przynajmniej tych, w których my byliśmy, były niektóre droższe, niektóre tańsze. Byliśmy w paru takich restauracjach bardziej premium, na jakiejś degustacji, ale byliśmy też na kebabie czy burgerze. O tym jeszcze, o tych cenach wam powiem. Wydaje mi się, że te ceny można porównać do cen w Nowym Jorku. Uważam, że te ceny są naprawdę bardzo, bardzo podobne. Jeżeli chodzi też o kawę w jakichś takich lepszych kawiarniach, czy jeżeli chodzi właśnie o śniadania, obiady, myślę, że można to tak porównać. Więc jeżeli nie chcecie wydać dużo pieniędzy na jedzenie, to na pewno takie jedzenie ze sklepów też będzie czymś okej. Okay. Pytaliście dużo o kawę, mówiłam wam już przy śniadaniu w Atelier September, ile tam kawa kosztowała. Tu jeszcze teraz z Maćkiem byliśmy w takim miejscu, które się nazywa Coffee Collective, również bardzo znane w Kopenhadze. Tam na przykład cappuccino małe kosztuje 40 koron, duże 48, ręczny drip 50 koron, szybki przelew 38 koron, espresso takie pojedyncze 27, podwójne espresso 32 korony. Pytaliście też często, ile kosztuje taki słodki wypiek typu cynamonka, kardamonka, to tak zauważyliśmy, że te ceny się między 30 a 45 koron w zależności od miejsca wahają. Woda w knajpie nie jest za darmo, mimo że tu tak naprawdę możecie pić wodę z kranu, wszyscy piją wodę z kranu, to taka woda na osobę około 30 koron w restauracji. Często w tych śniadaniowniach albo w kawiarniach jest za darmo woda, można sobie nalewać, więc to jest fajne. Piwo. Pokazywałam wam, ile kosztuje piwo w sklepie. My jakoś za dużo piwa nie piliśmy. Byliśmy na przykład w pubie tym Mikkelera. Za takie piwo kraftowe w tym pubie trzeba było zapłacić między 70 a 85 koron. Koktajl. Nie piliśmy nigdzie koktajli, ale weszliśmy na menu restauracji, w której byliśmy wczoraj. Tam takie podstawowe koktajle, aperole i tak dalej były między 90 a 120 koron. Teraz z takiego tańszego jedzenia, to na przykład tańszego, oczywiście w zależności od co dla kogo jest tańsze, ale byliśmy dwa dni temu na kebabie. Bardzo dobrym kebabie zresztą. U Maćka będzie film z tego. Taki kebab, można powiedzieć trochę premium, z bardzo dobrej jakości mięsem. Chyba się nazywał Killer Kebab. No i taki jeden kebab kosztował 89 koron. Byliśmy na pizzy, ale niestety nie można tego tak zgeneralizować, ile kosztuje pizza w Kopenhadze, bo to jest pizza, która została okrzyknięta jedną z najlepszych pizzerii w Europie. No i tam była dość droga pizza, ponieważ za jeden taki placek musieliśmy zapłacić 130 koron i więcej, 160 koron wypłaciliśmy za jakąś kompozycję, więc no tu wychodzi około 100 zł na Polskę na pizzę, więc mi się wydaje, że pizzę można zjeść na pewno taniej. Takosy. Jedliśmy takie takosy, taki zestaw takosów na markecie kosztował 115 koron za zestaw. Smørrebrød też jedliśmy w różnych miejscach, w jednym miejscu takim bardziej fancy, a też Maciek brał na tym markecie i taki zestaw dwóch smørrebrød kosztował 89 koron. Hot dog. Idziemy na hot doga zaraz, w sensie Maciek ma jeszcze w planach hot doga i taki hot dog kosztuje tutaj 25 koron. No i teraz atrakcje. Przy wszystkich atrakcjach w tych vlogach mówiłam, jaka jest cena, no i też mówiłam, że my mieliśmy tą Copenhagen Card, jej
cena w zależności od, czy bierzecie na 24 godziny, na 48, na 72 czy na 96. Tam się nie wybiera atrakcji, tylko wybiera się właśnie te godziny. My wzięliśmy taką kartę i w zamian za to mieliśmy darmowe te wszystkie atrakcje, mieliśmy darmową komunikację miejską, ale nie wiem do końca, na ile nam się to opłaciło. Musimy to podsumować, to na pewno jeżeli będziecie jechać, to możecie sobie zobaczyć, jakie chcecie atrakcje i to porównać. No bo to ceny są tak za około $100 na osobę za taką kartę, ale no mamy w tej cenie bardzo dużo atrakcji, tam jest chyba kilkadziesiąt tych atrakcji. Wszystkie te najbardziej znane są i też komunikacja miejska. Mieliśmy to w ramach tej karty, ale tu zrobiłam screena ze strony. Bilet na dwie strefy, którym się możecie poruszać po mieście, kosztuje 24 korony dla osoby dorosłej. A taki na przykład już na trzyzonową strefę, 36, to jest taki, którym dojedziecie na przykład na lotnisko. I to są wszystkie informacje ze strony visitcopenhagen.com. Podaję wam tutaj tą stronę i szczerze, jest to jedna z lepszych stron, jakie widziałam, jeżeli chodzi o jakieś miasto i o praktyczne informacje. Jest tam wszystko, są tam polecenia z każdej dzielnicy, knajp i tak dalej, bardzo dużo też cen, bardzo dużo praktycznych informacji, więc tam też was odsyłam. A jeżeli macie jeszcze jakieś pytania konkretne o ceny i tak dalej, to w komentarzach. Jednak was oszukałam, przeszliśmy teraz z Maćkiem na tego hot doga, to on kosztuje 42 korony, a nie 25. Więc troszkę więcej jednak. Ale to i tak jest chyba jedna z tańszych opcji jedzeniowych, jeżeli chodzi o Kopenhagę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Trochę plany pokrzyżowała nam pogoda, ale mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. Kopenhaga bardzo nam się podobała, jesteśmy zadowoleni. Myślę, że na pewno tu wrócimy, nawet może w jakimś takim niedługim czasie, może za parę miesięcy. Ja na pewno chciałabym wrócić, żeby trochę pobuszować po sklepach, bo na to zabrakło mi czasu. Jest tu dużo vintage shopów, dużo second handów, dużo fajnych takich duńskich marek, super miejscówki, piękne uliczki, mili ludzie. No a tymczasem się żegnam, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, jeżeli podobały wam się vlogi z Kopenhagi. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pa, pa!